Witajcie fani Ciekawostek o poranku. Organizujemy konkurs. Na naszej stronie Facebooka dawno temu przekroczyliśmy 3000 lajków i jakoś obyło się to bez echa. Chcemy to teraz naprawić, organizując konkurs z ciekawą zagadką. Od razu do rzeczy. Na ekranie widzicie ciąg zero-jedynkowy. Ukryta jest tu wiadomość. Jedno słowo. Wygrają pierwsze 3 osoby, które odgadną, jakie to słowo i prosią nam odpowiedź na e-mail. Zagadka nie jest łatwa, to też ukryliśmy w tym filmiku podpowiedzi. Najbardziej przerazi Was chyba informacja, że raczej nie znajdziecie pomocy Google, ale szukać możecie. Ten typ zakodowanej wiadomości nazywa się nieoficjalnie Zagadką Delfina i wymyślił ją Frank Drake. Znany jest on przede wszystkim ze swojego równania szacującego liczbę inteligentnych cywilizacji w naszej galaktyce. Wspólnie z Karlem Saganem zaprojektował plakietkę na sondzie Pionier. Niosła ona podstawowe informacje o ludzkości, skierowane do hipotetycznej obcej cywilizacji. Był on również współtwórcą podobnej złotej płyty gramofonowej na pokładzie sondy Voyager. Przekaz na obu nośnikach został specjalnie przygotowany w formie pozwalającej obcej cywilizacji na zrozumienie go. Drake przekazał ową zagadkę do rozwiązania grupie naukowców z tzw. Zakonu Delfina, która miała być podobno bardzo łatwa dla obcych. Okazało się jednak, że ze wszystkich tylko jedna osoba ją rozwiązała. Barney Oliver, założyciel i dyrektor firmy Hewlett-Packard. Zagadka musiała być dla niego banalna, gdyż odpowiedzi udzielił podobnym systemem kodowania. Stąd właśnie taka ciekawostka zagadka dla Ciebie. Odgadnij zakodowane słowo, aby się wykazać. W nagrodę udostępnimy wybrany przez Ciebie post na naszej stronie Facebooka. Zwycięzców i poprawną odpowiedź Wam podamy, gdy zbiorą się 3 osoby, które rozwiążą zagadkę. Udostępnij ten film znajomym, niech też spróbują swoich sił. Powodzenia!